Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Wojtek, czas na kolejny odcinek z gry Spyro Year of the Dragon. I cóż, moi mili, jak zapewne wiecie, w poprzednim odcinku udało nam się skończyć, tak na dobrą sprawę, no może nie do końca, ten świat. Teraz moim głównym zadaniem będzie odnalezienie, tabliczki ze Sparksem. Tylko że problem polega na tym, że niestety go nie mam, ale spokojnie, mamy żabki. Dobra, zjednijmy je wszystkie. Powinniśmy mieć, bo może nawet życie dostaniemy. Wiecie co? Nie jestem pewny, ale Sparks chyba był tutaj. Tak mi się wydaje przynajmniej, ale zaraz zerkniemy. Tak, jest Sparks. Tak. Starfish Reef Bonus World. No to cóż, chyba będziemy pod wodą. Tak mi się coś wydaje. Czekajcie, ja sobie tylko jeszcze tutaj... O, przerzucę, żebym widział czas. No dobrze. Zobaczmy co... Ach, tak myślałem, że będziemy pod wodą. To z gwiazdki. Będą nas gonić. Tu rozumiem, jest jakieś miejsce, w którym one się respią? Nie, nie ma. Dobra, rozumiem, że idziemy... Nie? To przepraszam, którędy? Nie, tutaj chyba, to się chyba otworzy, tak. Uła, co tu się dzieje, moi mini? Złapmy to! Ach, nie tak hop. Aha, widzę, że tutaj nie mamy żadnych... Mamy lepsze strzały. Którym też się strzelało? Aha, tym, dobra. Wow, takie cudo. A tutaj nas w ten sposób biją. No dobrze. Wiecie co? Bardzo fajne powiedzmy zaklęcie. Właściwie skill, nie zaklęcie. Podoba mi się. O, tu mieliśmy, jak widzicie, mamy też dużą rozgwiazdę, która produkuje nam małe, jak się ją rozbije. No dobra. Wow! No, tego to się tak nie spodziewałem. Ale w porządku, dobra. Tutaj mamy zaliczone. Tutaj raczej chyba nie. A nie, otworzyło nam się. No dziwne, że aż nie oberwałem. Nie! Wiem, że źle robię, bardzo źle robię. Bardzo źle. Umarłem. Kurczę, dobra. O, czekajcie, tutaj nam... Aha, my już nie możemy stąd uciec. Zapomniałem. Nie doleci do nas, dobrze. Ale nasze doleci, super. Ja w ogóle zapominam, że mogę się w ten sposób przemieszczać. To jest właśnie problem mój. Rano zniszczmy to. Tutaj wiem, że mamy jakieś muszelki, które produkują rozgwiazdy. Dobra. Chodź tu, motyl. Dobra. O! A tego się nie spodziewałem, bo przecież telefon wyciszyłem. A, dobra, bo to jest przyszło. To, dobra, jest okej. Już nie będzie nas tam tutaj nic przeszkadzało. Wiecie co, niepokoi mnie tylko jedna rzecz. Ja de facto powinienem się wrócić. Pamiętajcie, że... O, fuck! Teraz tu się wkopałem. No nie wierzę, duże gwiazdy. Nie! Kurde, uderzyła mnie, no. Paruwa. Aj, to nam produkuje te. W porządku. A wiecie co, zauważyłem teraz, dopiero oczywiście, że mogę też po skosie się przemieszczać właśnie w takim ala pionie poziomie. Co dostaliśmy? Aha, dostaliśmy bomby. A te bomby to tak mi troszkę średnio, bym powiedział, potrzebne. A, tu jeszcze jest jakiś mały dziadok. No tak, kurde, tu się nie wrócę.
Ale lipa. Ale nie, słuchajcie, to na tym, w tym pierwszym początkowym próbowałem przecież wstąpić, wjechać tam i się niestety nic nie... Dobra, rzućmy bombę. No, chyba nic już więcej nie ma. Dobra, mamy życie. Słuchajcie, ogólnie zbliżamy się już tak naprawdę do końca serii ze Spyro. Czy będziemy coś kontynuować na następną generację konsol? Nie wiem, zobaczymy. Bo jest jeszcze kilka innych gier, które chciałbym nagrać na emulator PSX-a. Mianowicie Rayman jeszcze jest. Myślę, że też by wam się spodobało. Zresztą Raymana u mnie to mogliście zobaczyć bardziej te nowe odsłony, które z tego co widziałem wam się nawet spodobały. Więc może tak źle nie będzie. A, wiecie co? To jest chyba... A nie. Dobra, już myślałem, że to będzie, że to jest ten początkowy... moment. Aha, mamy znowu, czekajcie, to... O, możemy używać to. Chociaż teoretycznie może zostawmy to na bossa. Bo bossa tutaj na pewno będziemy mieli, tylko pytanie, czy on jest jakoś... Jakoś mega... A nie, dobra. Teraz tutaj. Mam też nadzieję, że wszystko udało mi się jako tako po... Właściwie możemy... Dobra. Więc może wyszło. Teraz tak się zastanawiam, czy tutaj będzie boss? Nie wychodzi na to, żeby tutaj był. Chociaż jest duże... Większe miejsce, to może, może. Czekaj, jeszcze zerknijmy sobie tutaj. Ale nie, tutaj nic nie widzę. Właściwie na bossa to chyba najlepsze byłyby te... Byłyby bomby. Jeżeli to... No ale wiecie, różnie to bywa. No ale tutaj na pewno będzie jakiś bossik. No oczywiście, że jest. Powiedziałbym, że nawet mam coś a la Mantine. Ej, 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 panie, 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 nie go, nie! Oh, fuck! Ej, przewalone. On jest przewalony. Wiecie co, najgorsze to jest to, że on... Powiedzmy nas, jakby tak... Jakby to nazwać, goni trochę. Tak na dobrą sprawę nigdy nie wiadomo... W którą stronę poleci. Aha, tak nie zrobię tego. O, to będzie długa walka. Trzeba też pamiętać o tym, że on najprawdopodobniej jest dzielony na swojego rodzaju fazy. Tak jak wszystkie poprzednie. Czekajcie. Ja to źle robię. Raczej mnie nie dojedzie. Chyba znalazłem swojego rodzaju patent na niego, mianowicie być przy ściankach. Bo wtedy on do nich nie dolatuje, a my możemy go bić. O, świetnie! Teraz to chyba kogoś troszeczkę posrało. Ale nie jest źle, tylko że widzę, że produkuje... Strasznie dużo tych swoich odpadków małych. Czekajcie, musimy... O! O Jezus kochany, no! Powaliło kogoś z tym? Tłumacz! Bez skitu, za dużo. Ja widzę, że my musimy i tak... O, dobra, jeden padł. Więc został nam tylko jeden do ubicia. Myślę, że nam się uda bez większego problemu. Chodź, 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 zaraz zginiesz, 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 zginiesz. Jej! Udało nam się. Dostaliśmy Ach na Shaun. Ach na Shaun. Super. Tylko moi mini, że niestety nie udało mi się zdobyć wszystkich diamencików, ale widzę, że tu jeszcze jakieś są.
Wszystkie mamy? Wszystkie. 200 na 200 i jedno jajko. Więc udało nam się zrobić fajnie kolejny poziom. Mam nadzieję, że zaraz się dowiem, jaką dostałem moc. Jestem w sumie ciekaw, co nam tam dali. When I saw that Magic from Egg have made you even stronger. You can take one more hit for Spyro. A, czyli dostaliśmy, jakby to powiedzieć, wzmocnienie Sparksa na takiej zasadzie, że możemy dostać jeszcze jedno obrażenie i nic nam się nie stanie. Zanim Sparks przestanie, powiedzmy, istnieć, ja chcę to zobaczyć. Teraz mamy go na zielono, teraz jest na niebiesko. Będzie jeszcze jakiś taki mocniejszy, bo teraz będzie żółty. I teoretycznie... Nie powiedziałbym, nie widzę jakoś mega różnicy. Ale może dojdzie nam jeszcze jeden kolor, taki powiedzmy ostatni. No dobra, wracamy w takim razie do Midnight Mountain. No i tam jest teraz tylko kwestia tego, żebyśmy wszystkie poziomy ładnie porobili, zmaksowali to wszystko i żebyśmy zakończyli Spyro. Ja tak wnioskuję, że może będzie jeszcze 6-7 odcinków. Bo jednak to nie do końca jest takie hop do przodu, jakbyśmy chcieli. Wejdźmy do Atlasu. I tak, to mamy zrobione wszystko. Pamiętajcie, że mamy jeszcze ten jeden egg for sale, ale to jest jajko, które wiecie, o co chodzi. Czekajcie, w którą tu się stronę otwierało? A, jest Sparks. O, jest właśnie. No mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No trochę tego jeszcze zostało, niestety, nie oszukujmy się. Więc może też tak niekoniecznie to szybciutko skończę. Dobra, aha, tutaj jest poziom z małpą, z agentem 9. No to lecimy po kolei, co my tutaj mamy? Crystal Islands. Kryształowe wyspy. Jestem bardzo ciekaw, co tutaj nam zaoferują za atrakcję, ale mamy 700 diamentów i 6 jajek, więc to jest cholernie dużo. Dobra, wejdźmy do Atlasu na dzień dobry. No, tak myślałem. No i tutaj na pewno też będą bonusy, tak? Mam tylko nadzieję, że nie będzie dyskorolki, bo jak będzie dyskorolka, to jestem w dupie. To jestem naprawdę w dupce. O, proszę, tutaj na dzień dobry nam diamenty dają. Nie. O, mamy wodę, będziemy zapewne nurkować. O Jezus, kochany, co ja robię? A ty czym jesteś? O, ale nie wiem, czy zauważyliście, dostałem raz obrażenie i się nic nie stało, więc... Tak jak mówię, mamy na złotym Sparksie jeszcze dodatkowe jedno uderzenie. To mnie cieszy. Ja ogólnie też, jak pamiętacie, miałem te życia sobie pozbierać, ale niestety nie miałem za bardzo czasu, żeby to zrobić, ale może teraz po tym odcinku sobie pozbieramy. Tam już na górze widzę jajko, tam też widzę jajko, więc już wiem, gdzie są dwa jajka. A, jego się podpalało, dobra. Tutaj mamy jakiegoś... A, czyli tych tylko podpalamy, dobra. Tych podpalamy, a wszystkich tutaj w sumie podpalamy, póki co. Tu mnie jeszcze te latarenki korcą. Zauważcie, że na nich są kryształy, ale nie wiem, czy to jest taka ozdoba, czy to można jakoś zdobyć. No nie wiem, przekonamy się zapewne nieco później. Dobra, mamy maga. Mamy też te dziwne bobry. O, czemu mnie uderzył? Przecież... Bober, nie rób sobie tak ze mną, co? Byłbym dźwięczny. Dobra, jeszcze jednego boberka trzeba wyplenić. Siema, ośmiornica. Jest jeszcze druga była, jest. Dobra, hop, hop. I chyba zdobyliśmy wszystkie diamenty tutaj. Owszem. No dobra, to teraz trzeba pogadać z naszym czarodziejem. Hello. Would you like to see a magic trick?
Tak, chcę zobaczyć magiczną sztuczkę i zapewne zrobisz nam schody. Jakie fajne. Bardzo prosto się z nimi bije. Za prosto jak dla mnie. Wiecie jak to jest? Jak teraz będzie prosto, to później może być nieco bardziej skomplikowane. Money. Tutaj już widzę, że nie dolecę, więc musimy wrócić tą drogą. Przy okazji właśnie, złapiemy sobie. No, magic trick! Tak, dlaczego to muszę za każdym razem odpalać? Myślałem, że to będzie, wiecie, instantowo. Że jak już jest zrobione, to już jest. A tu niestety niespodzianka moja. Czy moja? Dla mnie niespodzianka. Ciebie się podpalało. Ciebie też. O, uderzyłem w ścianę, nie wiem czemu. Dobra, tam znowu będzie widzę. O, wiecie co ja widzę? Nie wiem, czy wy też to widzicie, ale są gwiazdki. A jeżeli są gwiazdki, to niezawodny znak najprawdopodobniej na to, że będziemy... latać. Także to mnie troszkę niepokoi. Ale damy radę. Zresztą te wszystkie bonusy, słuchajcie, to my chyba i tak zrobimy dopiero w następnym odcinku. Bo biorąc, wiecie, tak się zastanawiając, to na pewno pójdzie nam dzisiaj, znaczy może inaczej, długo pewnie będziemy robić ten odcinek, ale nie chcę też za długo, więc nie wiem, może zrobię jeden bonus albo dwa, no nie wiem, totalnie nie wiem, zobaczymy jak to będzie czasowo. Żegnam. Dobra, teraz buteleczki szukamy wszystkie. Pytanie tylko, czy znajdziemy. Właśnie teraz nie wiem, bo... No, ale chyba wszystko nam się udało stąd wyniuchać. Dobra. Tamten z tą magiczną sztuczką mnie ciekawi, bo on coś tutaj... Jeszcze raz muszę z nim pogadać. No dobra, ale co on robi, abrakadabra? Bo tak... Nie za bardzo ogarnąłem. A on tutaj coś czaruje. Czyli musimy po prostu przebiec tutaj jak najszybciej, w miarę jak on czaruje i chyba wiem o co chodzi. Okay. Tu chyba będzie dokładnie tak. Super, dobra. Ciebie podpalmy. No, nie podpaliłem go nawet. Mamy money baga znowu. Nie będzie chciał znowu od nas kasy wybulić jakoś. Dobra. No i co? Tyle? Pamiętajcie, że jeszcze jedno jajko było. 1000 za most. No, posrało cię. Ale dobrze, bo... Tak jak mówię, na 100% będzie, słuchajcie, to samo co w poprzednim Spyro, czyli money back nam odda pewnie przez całą kasę, no bo musimy zdobyć 15 tysięcy diamentów na to, żeby... O! Na to, żeby zdobyć tego. Wiecie co? No, kolego! Wiem, że czarujesz, także wyczaruj mi tutaj coś. Abracadabra, lakazam. Aha, czyli tutaj mamy gemiki, dobra. Uła. Hop. Dobra, pierwsze wszystko pozbierajmy. A, i tutaj widzicie, już mamy bonus. Tam widzę właśnie, że mamy skrzydełka do latania. Także... Na pewno coś z tym będzie. Chodź tu, żółwiu. Dobra, słuchajcie, pierw za ośmiotniczki się weźmiemy. I za nurkowanie. A potem weźmiemy się za górę. Po kolei wszystko róbmy, żeby... w miarę niczego nie ominąć i żeby się ewentualnie potem nie wracać. No dobra, gdzie jest ta ośmiornica? Tutaj była oczywiście i nie trafiłem. No teraz powinniśmy trafić, super. No dobra, teraz będzie abrakadabra, lakazam. Tylko że tutaj widzę, że będzie jeden swojego rodzaju problem.
ponieważ będziemy musieli je uderzać. A co za tym idzie, parę razy to poprawiać. No, dawaj, 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 szybko, szybko, szybko. No jeszcze jeden bober nam został. O, tam jeszcze diament jest. Ah, fuck. O, można i tak. Dobra, chyba wszystkie diamenty zdobyliśmy, owszem. No to cóż, zaczynamy jeszcze raz zabawę z magią. Dobra, abrakadabra, lakazam. Widzicie, co mam dziwne wrażenie i odczucie, że to już jest koniec. Bo tutaj stoi taki sobie samotny. No oczywiście, że tak. Ale mamy dwa jajka już, jest dobrze. Trzecie wiem też, gdzie jest. Jest gdzieś tam wyżej na górze. Także na spokojnie, na spokojnie. Tutaj mamy pierwszy z bonusów, który widziałem. Tam mamy skrzynkę do rozwalenia, ale już wiem, że jej normalnie w tradycyjny sposób niestety nie rozwalę. Kto mi tam truje tyłek? Magda mi truje dupkę. A, jeszcze lepiej, tu mamy klucz. O, świetnie, nie wiem, czy widzicie, co ja tam widzę. O, będziemy mieli zabawę z Bentleyem. Wybacz, jajko, ale ja cię nie będę teraz na ciebie polować, bo chcę znaleźć miejsce, w którym jest ukryty klucz. Tutaj coś jest. I tu jest, widzę dużo, że... lecimy do góry, Spyro, Spyro, Spyro. Dobra. Bierz jajko. No, bierz jajko. Grace. O, jakiś fajny w czapeczce był. No właśnie, i tutaj definitywnie coś mamy jeszcze. Tutaj dodatkowe diaksy. O, tam jest klucz. To chyba powinno wybuchnąć wszystko po kolei, tak. Bogactwo. Bogactwo, bogactwo, bogactwo. Ciekawe, czy mi dadzą wszystkie diamenty tutaj teraz, jak to złapię. Nie, to nie są wszystkie, więc jeszcze gdzieś są ukryte. Tutaj mamy klucz, jak widzicie, więc... O, tu jest jeszcze jeden diaksik. Więc jak widzicie... no musimy jeszcze raz się wrócić tam na początek. O, tu są jeszcze diamenty. No proszę. Widzicie, jak to trzeba dokładnie się rozglądać. No tak, tylko teraz znowu będzie wszędzie abrakadabra, lakazam. A nie! Jest, widzę, wszystko wyczarowane już na stałe. Cieszy mnie to niezmiernie, przynajmniej nie musimy kombinować. Tylko teraz tak, trzeba dokładnie wszystko tutaj teraz popatrzeć i polatać. Teraz będziemy musieli dosyć porządnie. Hop. Dobra, z tobą na... Tak, aha, czyli ty też już jesteś, widzę, na stałe ustalony. Dobra, tu jest Moneybag, on nas nie interesuje. Pamiętajcie, że nie mamy wszystkich całego expa niestety. Fuck, wiedziałem, że spadnę, no come on! Nie bawimy się w ten sposób. Dobra, on sobie tam lata, aha, tutaj nie dolecę. To niestety trzeba z początku. Intrygują mnie tylko, gdzie jest reszta tych... A, już wiem, skrzynia z kluczem. Nie no, to jest dziwne, dlaczego on mi spada? Why? No. Wiem, że to jest zapewne moja wina, ale naprawdę, czasem mam wrażenie, że mi Holender... Ale zrąbałem teraz, ale zrąbałem życie. Wiecie, gdzie ja chciałem dolecieć od razu do bonusu. O Boże, Wojtek, co ty robisz? No, czemu on nie podskakuje, jak ja jestem na krawędzi? Dobra, teraz mam lecieć tutaj. To następnie do bonusa. Z tym jajkiem to będzie problem, żeby go złapać.
Bo wiecie o tym doskonale, że ja nie za bardzo przepadam za tymi wszystkimi samolocikami i innymi pierdołami. Dlatego też w pierwszej kolejności chciałbym udać się tutaj, gdzie jest kluczyk i go po prostu sobie zdobyć. Otworzyć przy okazji tamtą skrzynkę. I mieć to już z głowy. Tam się chyba leciało, po to jeszcze na wszelki wypadek sobie raz... No, nawet tego nie złapałem. O, patrzcie, kogo... Nie, dobra, nie będziemy kombinować za bardzo, bo... Znając mnie, to pewnie coś schrzanie i... I nie będzie dobrze. Ua, patrzcie, za 25. Mamy wszystkie diaksy? Jeszcze nie? To ile nam brakuje? No sporo. A, no tak, ale to przecież są jeszcze bonusy. Dobra. Ogar. W bonusach zapewne też będzie sporo diaksów. Także damy radę. Dobra, łapmy tego skurczybyczka, który zabrał nam jajko. Tak, tylko że... Co on tak przyspiesza strasznie? Dobra, przelećmy sobie przez to. Widzieliście? Tam coś błysnęło. No, żarty. Ciekawe, czy mi się to uda zrobić, powiedzmy, że się udało. O, złapanie go, no powiem, że będzie graniczyć z cudem. Oby tylko mi to nie zajęło całego odcinka, bo się troszkę wkurzę. Nie jest bliżej niż dalej, tylko że tak. Zaraz nam się skończy... Teraz nam się niestety skończy szybkie latanie, znaczy latanie ogólnie. Więc musimy się tak troszkę streszczać, no właśnie. A wiecie co? Ja bym go z wielką chęcią spróbował złapać zupełnie od drugiej strony. Może od tej drugiej strony pójdzie nam troszeczkę lepiej, więc ja sobie tutaj tak po... O właśnie, on sobie zawróci. A my bardzo możliwe, że pójdzie nam znacznie lepiej, bo pamiętacie, że często gęsto można właśnie zrobić od drugiej strony i z reguły okazuje się, że... No właśnie. Właśnie o tym mówię, tak? Czyli jak nie idzie z jednej, to trzeba od drugiej, bo wtedy jest większe prawdopodobieństwo, że złapiemy. Teraz tak, niestety jeszcze muszę raz to odpalić, bo wydawało mi się, że tutaj nad budynkiem, gdzie kończy się mapę, coś jest na górze. Jak mi coś tutaj błyszczało, no oczywiście, że błyszczało, więc dobrze, że się tutaj cofnąłem. I chyba słuchajcie wszystko, jeżeli o to chodzi, bo ja już tutaj... Tak na dobrą sprawę nic więcej poukrywanego nie widzę. Oczywiście później, jeżeli coś... Nie, tutaj jednak z tym się nic nie robi. Później, jeżeli tam się, wiecie, coś... Aha, dobra, ktoś mi tu wysyła. Co my tutaj mamy w ogóle do zrobienia? Teraz sprawdzimy, czy to jest jakieś skomplikowane. Jeżeli nie... O! Dzień dobry. Niefajne. Niefajne. Ale to jest chyba jeden tylko bonus taki. To jest chyba po prostu tylko to, że będziemy musieli w ten sposób właśnie lecieć, ale... Tak, tylko że... Nie jest za łatwe. Jeśli mam być z wami szczery. Strasznie rzuca na boki. Jezus. No właśnie o tym mówię, masakra. A tu jeszcze nie ma możliwości zwolnienia. Oj. Nie widzę, żeby to była możliwość w ogóle czegokolwiek zrobienia. No dobra, trzeba to jakoś tak, wiecie, w miarę powoli spróbować ogarnąć. No nie, masakra jakaś. Wiecie, że ja tu mogę stracić wszystkie życia. Dosłownie. Bo tu się niestety życia traci. Także zrobimy sobie jeszcze to jedno podejście. Jeżeli mi się nie uda
to będę musiał się cofnąć, znaczy wyjść z tego świata, cofnąć się, pozbierać sobie troszeczkę żyć w tym poprzednim, gdzie tam jest, wiecie, dużo tych żabek. Te życia sobie jakoś tam, mam nadzieję, ułożę. O Jezus, o Jezus, o Jezus. Teraz się jeszcze okaże, że nie uda mi się wszystkich diamentów zdobyć. Wcale bym się nie zdziwił. Ale Sparks na szczęście to zbiera, tylko że nie wiem, czy zbiera to na tyle... Cholera, już przy samej końcówce byliśmy! Jeszcze raz, ostatnia próba. Nie, no tragedia. Tragedia. Jedyny minus tutaj to nie można, brak możliwości zwalniania, no i trzeba jakoś tak dobrze to... Tutaj wystarczy, wiecie co, zbyt mocno się przesunąć i Spyro po prostu momentalnie leci do krawędzi, co niestety powoduje zgon. Tu jest najgorzej. No właśnie, o tym mówię. Kurde! A co najgorsze, tu nie wolno latać, więc wiecie, bo gdyby była taka możliwość, że ja mogę sobie podlecieć, podskoczyć i latać, to nie byłoby problemu, bo może udałoby mi się na niższy poziom po prostu zlecieć i kontynuować wyścig, właściwie ślizg, ale no niestety, ja tutaj takiej możliwości niestety nie widzę, więc... Trzeba to zrobić standardowo. Kurna, nie, dobra, wychodzimy, bo to nie ma sensu. Ja stracę za dużo żyć. Ale zrobimy to na nagraniu. Zrobimy to na nagraniu. Chociaż wiecie co? Ja tutaj zapiszę sobie grę z save state'em i będę najwyżej wczytywał, bo nie chce mi się w sumie już tych żyć zbierać, a mamy dwa, więc już może nie będziemy się cofać. Dobra, no spróbujemy jeszcze raz. Może tym razem nam się uda. Bo w sumie no już byliśmy naprawdę na praktycznie samym koniuszku. Ha, ha, ha! Patrzcie, widzicie, jak to dobrze się czasem nie odzywać. Naprawdę, słuchajcie, jak się czasem człowiek nie odezwie, to bardziej skupia się na tym, co ma do zrobienia, a nie na tym, co ma powiedzieć, i idzie troszkę łatwiej. Więc dobra, bierzmy to jajko. Skąd? Aha. Eloise? Nie no, Elise to raczej nie. Ale dobra, udało się, ładnie zrobiliśmy ten bonusik. Muszę przyznać, że fajny i przyjemny, aczkolwiek boli brak, tak jak wspomniałem, czego? Możliwości zwolnienia. Zobaczmy w ogóle, ile mamy jajek. Wiecie co? Mamy jedno jajko. Dobra, trudno. Nie będziemy się żegnać, robimy ten bonus, bo myślałem, że on będzie bardziej skomplikowany, ale zauważcie, że więcej rzeczy zdobyliśmy w tym. Większą część diamentów zdobyliśmy w tamtym bonusie, a myślałem, że on będzie dłuższy, ale okazał się troszeczkę krótszy, więc pójdziemy sobie teraz Bentleyem i to zrobimy, żeby już mieć z głowy ten poziom. Myślę, że nie będzie... Aha, to się przesuwa, dobra, poczekajcie. Teraz tak, pierw właśnie pójdźmy tutaj, bo... O, proszę, ile diaksów. Czmych, 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 czmych. Tutaj nie widzę, żeby to było też jakieś mega długie. Diamentów też dostajemy bardzo dużo, więc bez kitu nie powinno być problemów. Nie. To zaraz. Wiem, że tutaj musimy coś mu pozabijać. Najprawdopodobniej coś, co będzie chyba z ziemi wyskakiwało. Ale wolę tutaj pierw te wszystkie diamenciki zdobyć, więc wydaje mi się, że to nie jest też jakiś mega trudny ten poziom będzie. Ale wiecie, o co chodzi. Brakują mi cztery diamenty chyba. Tam jeszcze chyba jeden zostawiliśmy zielony i jeżeli to będzie ostatni, to jest dobrze. Jeżeli nie... Tak, dobra. Już się bałem, że jakiś gdzieś tam jeden nam czy coś zostanie.
Dobra, zabierzmy się za te mole twoje. Tak, i tu musimy coś uderzać. 20? O cholera. Mamy na to minutę? No co wy? Aha. Tego nie możemy uderzać, dobra. Dobra, tylko że mamy na to minutę. Niespecjalnie mi się to... Wiecie. No, czemu mi... Ale to zapierdziela. Cholera, tego się nie da... Masakra... Nie! Kurde, no musiałbym się tu wpieprzyć! O, szkoda, że mi się wpierdzielił pod... No ale to jego wina, nie moja. Ja tylko uderzam, to co mi się pojawia. O, tu jest on. Nie! Kurde no! Przecież on jest jeden. To skąd on się zabiera w trzech różnych miejscach, czy tam więcej? No come on, nie bawimy się tak. Albo pojedynczo, albo wcale. Znowu się tu pojawił. Cwaniaczek. No. Nie! No come on! No to jest patologia! Well, that didn't do it. Patologia, no. Wyłażą kurczę tak chamsko i... Nie wiem, czy je trafiam, czy je ich nie trafiam. No! Boże, dobrze, że go nie uderzyłem. Tłumacz, tłumacz, tłumacz! Najgorsze jest właśnie patent, jak one wyłażą i nie wiadomo, czy to wyjdzie magiczny, czy nie magiczny. Piętnaście. Cholera, jeszcze dwa. No i dupa. Nie ma opcji. No dobra, typie, ale kurna, po cholerę masz, dajesz mi minutę na to, że mam zniszczyć 20. No przepraszam, czy ktoś z was jak krety goni w... Nie wiem, u siebie na działce, to kurna też ma to na czas? Bez przesady, no. A tego czego nie uderzyłem wcześniej? Pieprzają. No! O. Kurde, typie, odejdź! No nie wierzę, że go uderzyłem! Patrzcie, jaka paruwa, no! Pojawia się nic z dupy, nic z pietruchy i... Ach, masakryczny poziom, no! Wiedziałem, że go gdzieś walnę w ryj, no. Ho. Ale kurczę, no nie znaczy, może nie tyle, co mnie niepokoi. Wkurzyłem się trochę, kurna. Dwa nam zostały i tam czasowo, no ale kurczę, no jak mi się nie pojawiały, to przepraszam, jakie miałem... Wiecie. Otwierać.
dostał. Sio. Ale ja już widzę, że jest jeden minus tutaj. Nie można tak, wiecie, łazić i uderzać tym, bo walnie się po prostu w tego, którego się nie powinno uderzyć. 14. Już nie patrzę nawet na czas. Został jeden. Chodź tu. No wiedziałem. No, dobra, 20 na 20. Dawaj mi jajko. Także cóż, moi mili, ja wam na dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Troszeczkę faili było, troszeczkę nam się nie poudawało, ale jest okej. Także cóż, na dzień dzisiejszy wam bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego odcinka, jeżeli się podobało. Nie zapomnijcie oczywiście zostawić łapki w górę, czy też zasubskrybujcie kanał. I co? Trzymajcie się, cześć. Pa, pa, do usłyszenia w następnych odcinkach z gry Spyro Year of the Dragon. Cześć, pa, pa.